Dobry wieczór Państwu. Jeszcze nie zdążyliśmy wyemitować poprzedniego programu, który zarejestrowaliśmy, a kręcimy już kolejny materiał. No ale tak niestety jest. Spraw przybywa. I przejdę może od razu do rzeczy. Nazywam się Piotr Łotenko, jestem dziennikarzem z Wałbrzycha i pozwoliłem sobie po raz kolejny zaprosić moich gości. Przywitam Państwa. Pan Tomasz Rycicki. Dobry wieczór Państwu. Pan Jarosław Szymańczak. Dobry wieczór. I pan Adam Śnieżek. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, w poprzednim programie zahaczyliśmy o sędziów, prokuratorów. Dzisiaj te tematy wejdą również na naszą wokandę telewizyjną. I żeby nie przedłużać tego wstępu, jak zawsze, przejdę od razu do rzeczy. No, czarne chmury zebrały się nad naszymi wrogami. Zwracam się jak zwykle z pierwszym pytaniem do mojego gościa, pana Jarosława Szymańczaka. I chciałem ten temat poruszyć, ponieważ no, dotyczy ta sprawa Romana Szołomeja, którego również dzisiaj nie zabraknie w programie. Czarne chmury nad naszymi wrogami. No, knują przeciwko nam, mataczą w sprawach, nie dopuszczają świadków do zeznań. Proszę Państwa, byłem parę dni temu w prokuraturze. Ja ten materiał oczywiście filmowy zamieszczę tutaj w tym programie, w dalszej części. Sami Państwo ocenicie, w jaki sposób zachowuje się prokurator. Tutaj pytanie do pana Jarosława. Chodzi o prokurator KOS. To jest prokurator, która prowadziła, w cudzysłowie oczywiście, prowadziła, bo niczego nie zrobiła w tej sprawie. Składaliśmy zawiadomienie dotyczące ustawienia przetargów przez Romana Szołomeja, Adama Hausmana, kolegów z Platformy Obywatelskiej. Było to zawiadomienie złożone w lutym wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Romana Szołomeja z obszernym uzasadnieniem. Dokument ten został złożony w prokuraturze rejonowej w Wałbrzychu oraz w Komendzie Miejskiej w Wałbrzychu, pod którym podpisało się kilkanaście osób. Pani KOS, pani prokurator KOS, do dnia dzisiejszego, przypomnę, że mamy listopad, nie przeprowadziła ani jednego dowodu w tej sprawie dotyczącego tego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie przesłuchała ani jednego świadka, nie zrobiła dosłownie nic. Natomiast ta sama prokurator przeciwko nam prowadzi postępowanie karne, które jest wynikiem oburzenia się pana Szołomeja i jego bandy urzędniczej, bo tam bardzo wiele osób podpisało się pod tym zawiadomieniem przeciwko nam, że oni czują się pomówieni, pomimo tego, że dostali całą masę dowodów na to, że jest dokładnie odwrotnie. Chciałbym, żeby pan, panie Jarosławie, skomentował tą całą sytuację, ponieważ no, oglądał pan materiał, w jaki sposób tamten ochroniarz w jednym z budynków prokuratury bezczelnie zachowuje się. Ten materiał udostępnię, tak jak powiedziałem. Chciałbym, żeby pan to skomentował. Dlaczego takie zachowanie prokuratora? Dlaczego oni tak się zachowują w tej chwili w sprawie tych wszystkich naszych zawiadomień i w zasadzie dotyczy to wszystkich spraw, które toczą się z naszym udziałem? Celem działań, które miały być skierowane przeciwko Romanowi Szołomejowi, były od lat działania, które zmierzały do monopolizacji rynku usług transportu publicznego oraz transportu, który odbywa się na terenie lokalnych gmin. Żeby doprowadzić do monopolizacji usług, wyprowadzania pieniędzy, zawyżania stawek, no, należy się dogadywać, czyli władza lokalna dogaduje się z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy będą według tych działań realizować swój plan. Czyli między innymi przedsiębiorca, który wygrywa przetargi, wozi dodatkowo na przykład za darmo partyjnych kolegów do Warszawy na różnego rodzaju manifestacje, czyli na partyjne imprezy. Działania, które podjął Roman Szołomej, były związane między innymi z tak zwaną interwencją, jaką podjął tutaj już omawiany w naszych programach Marek Majker z Jackiem Rudziakiem. Na podstawie, no, uchwycili ten temat, związany z ewidentnym ustawieniem przetargu, wyprowadzeniem pieniędzy, czyli niezapłaceniem za usługi ponad 100 tysięcy złotych,
a razem z oskarżonym o korupcję wspólnikiem w tym przestępstwie, Adamem Hausmanem, ponad 150 tysięcy złotych, które wyprowadzili z firmy, którą ja reprezentuję. O tym już rozmawialiśmy, ja tylko pokrótce przypomnę, że w grudniu było takie spotkanie między Szełemej Hausman, rodzina Nowaczyków, przypomnę, Zygmunt Nowaczyk, były dygnitarz komunistyczny, pracujący w kuratorium, zarówno ja, jak i siedzący tu obok mnie, pan Adam Śnieżek, z którym pracowaliśmy razem w szkole, pamięta go jeszcze z czasów, kiedy był aparatczykiem w kuratorium. Następnie został zastępcą Szełemeja, oczywiście po tym układzie komunistycznym. No i syn Zygmunta Nowaczyka, który niepośrednią rolę tutaj w tych działaniach realizował, który pracował w CBA, pracował w CBS-ie, został zastępcą komendanta powiatowego w Świdnicy. No i żona Jarosława Nowaczyka, Beata, która ustawiała te przetargi, fałszowała dokumenty, fałszowała zdarzenia gospodarcze. Działania te, które sobie założyli w grudniu, zaczęli realizować w styczniu. Interwencja nastąpiła, zresztą ta interwencja jest również zarówno w naszej telewizji, jak i w telewizjach, które retransmitowały bezpośrednio wywiad z Hausmanem, ujawniał, w jaki sposób wyprowadza pieniądze, ujawniał, w jaki sposób są ustawiane przetargi. Dokładnie przez okres 12 miesięcy, dokładnie według tego schematu realizowali. Dawid Skowroński, który spotkał się ze mną dwukrotnie, rozmawialiśmy, też o tym już mówiłem, około 16 godzin w prokuraturze, pokazał, jak on to rozumie, ten mechanizm, wie o tym, że są ustawiane przetargi, wie, że są wyprowadzane pieniądze, natomiast podsumował to w ten sposób, że nie odpowiada tu lokalnej władzy to, że ja to ujawniam i między innymi wie, dlaczego dokonano tych zamachów na mnie, na moją rodzinę, dlaczego uderza się w moją rodzinę, w moich współpracowników, ponieważ Szełemej jest na tym terenie nietykalny. Ja uważam, i jemu też to powiedziałem, tak samo jak Witkowskiemu, który był też na spotkaniu z panem, że nie interesują mnie lokalne układy, lokalne mafijne układy prokuratorów, sędziów, adwokatów, którzy funkcjonują tutaj z bandą, która reprezentowana jest przez Szełemeja i tą szeroko pojętą lewicowy ten obłam. Trzeba pamiętać, że Szełemej w ostatnim czasie myślał, że przed wyborami uciszy mnie, uciszy moją rodzinę, uciszy moich współpracowników, a Witkowski robił co mógł razem ze swoimi prokuratorami, żeby nie dopuścić do wszczęcia postępowania karnego. Wysyłał do prokuratury regionalnej, z regionalnej do Jeleniej Góry, z Jeleniej Góry do Brzegu. Nie został przesłuchany choćby jeden świadek w sprawie. Natomiast uknuli taką według siebie intrygę, która miała doprowadzić do odwrócenia roli procesowej, czyli my składamy zawiadomienie, przekazujemy dokumentację, a oni przez 10 miesięcy nie robią nic w sprawie. Dokładnie. Dokumenty krążą po 15 prokuraturach, tak. Natomiast przeciwko nam wszczyna się śledztwo, że my zawiadomiliśmy o niepopełnionym przestępstwie. Czyli nie bada się w ogóle dokumentów, nie przysłuchuje się świadków, a przeciwko nam dokonuje się taki proces. Ale uwaga, kto to robi? Nasze zawiadomienie trafia do Małgorzaty Kos. I ta Małgorzata Kos Agata, nic... Agata. Agata Kos. I ta Agata Kos nic nie robi z tymi dokumentami. Po czym się odkłada na bok, tak jak mówię, za pomocą Witkowskiego dokumenty krążą. I ta sama Agata Kos, która nie zrobiła nic w sprawie, próbuje nas teraz przesłuchać jako osoby, które nie zawiadomiło o niepopełnionym przestępstwie. Na jakiej podstawie w ogóle taki zarzut jest przedstawiany? I teraz uwaga. Pokazuję Państwu mechanizm, w jaki sposób ustawia się albo legalizuje się przestępstwa. Ale to nie dotyczy tylko mnie, mojej rodziny, moich współpracowników, innych firm. To dotyczy wszystkich Państwa. Za chwilę to będzie dotyczyć, bo chcę Państwu przekazać również taki komunikat, który został już przez Szełemeja przekazany, że Sąd Najwyższy uchylił decyzję tak zwanego Sądu Okręgowego
w Świdnicy w sprawie dotyczącej przywrócenia Szełemeja do pracy. Ja się pytam, na jakiej podstawie, przecież są przepisy dotyczące pracowników samorządowych, na jakiej podstawie w ogóle Szełemej miał prawo pracować na terenie szpitala imienia Sokołowskiego. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zostały ujawnione przestępstwa w postaci poświadczenia nieprawdy, w postaci wyłudzania pieniędzy, bo przecież lokalna dziennikarka, pani Wioletta Rybczyńska, dokładnie dzień po dniu przeanalizowała wszystkie fałszywe dokumenty, czy fałszowanie tych dokumentów przez Romana Szełemeja, gdzie pokazywała, gdzie był wtedy, kiedy wpisywał się do dyżuru w szpitalu, a gdzie faktycznie był. Że reprezentował na przykład miasto, że reprezentował interesy Platformy Obywatelskiej. Nie było go na tych dyżurach. Mało tego, za te dyżury byli opłaceni inni lekarze. I teraz tak, prokuratorzy umarzają to śledztwo, do Świtęki dociera, bo to Świtęki wszystko załatwia. To jest człowiek, któremu się wydaje, że jest całkowicie bezkarny. Mimo tego, że siedział w więzieniu, ale może właśnie dlatego, że siedział w więzieniu, że z tak ewidentnej sprawy korupcyjnej wyprowadzono go, ma tak potężne układy, ale to są głównie układy związane z byłą Unią Wolności, obecnie Platformą Obywatelską. I wiem, że ma pan przygotowany również materiał pokazujący Romana Szełemeja i między innymi ten program Wiolety Rybczyńskiej, która pokazywała, w jaki sposób fałszował dokumentację. Dokładnie tak samo bezkarnie fałszuje dokumentację, poświadcza nieprawdę w dokumentach, jeżeli chodzi o ustawianie przetargów, a nadto, proszę jeszcze zwrócić uwagę, wyprowadza pieniądze, czyli nie płaci za usługi, które zostały wykonane. Pierwszą sprawę w samorządowym kolegium odwoławczym przegrał, gdzie ona była definitywna, czyli definitywnie zakończona. Powinien zwrócić nam pieniądze. Poświadczył kolejną nieprawdę, sfabrykował kolejne dokumenty, po czym sprawa znów trafiła do samorządowego. Ta sama sprawa, która raz już została rozpatrzona, została przekazana do samorządowego kolegium odwoławczego. I teraz proszę zwrócić uwagę, Sąd Najwyższy zajmuje się sprawami dotyczącymi odwołania, na przykład jeżeli komuś w sposób niesłuszny zastosowano areszt, kiedy został skazany, bo nawet jeżeli chodzi o sprawy dotyczące skazania w zawiasach, to nie przysługuje, często nie przysługuje apelacja do Sądu Najwyższego, a on w sprawie pracowniczej, gdzie łgał, poświadczał nieprawdę, wyprowadzał pieniądze, jemu się przywraca status pracownika, będąc jednocześnie pracownikiem samorządowym, gdzie te przepisy się wzajemnie wykluczają. Problemy prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja nabierają poważnego charakteru. Prokuratura ustala właśnie, czy dr Roman Szełemej dopuścił się przestępstwa pracując w szpitalu imienia Alfreda Sokołowskiego. 100-stronicowe zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik szpitala, zarzucając prezydentowi Wałbrzycha wprowadzenie w błąd swojego pracodawcy, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, co skutkowało wypłatą nienależnego wynagrodzenia. Kłopoty doktora Szełemeja zbiegły się w czasie z odwołaniem ze stanowiska dyrektor szpitala Marioli Dudziak. To właśnie wtedy prezydent Szełemej bardzo gorączkowo organizował konferencje prasowe w obronie zwolnionej pani dyrektor. Występował na naprędce zwołanych sesjach rad u zaprzyjaźnionych samorządowców i z zadziwiającym przekonaniem straszył mieszkańców Wałbrzycha rychłym upadkiem szpitala. Więc jeśli ten szpital będzie tak traktowany, to jesteśmy współodpowiedzialni za to, że mieszkańcy Wałbrzycha za rok, za dwa, za trzy nie będą mieli opieki w wielu dziedzinach medycyny, od pediatrii począwszy i skończywszy na hematologii, onkologii, co jest tragedią dla starszych, często niezbyt zamożnych ludzi. Bo pamiętajmy, że ci lepiej sytuowani wsiądą w samochód i pojadą do Wrocławia. Ci gorzej sytuowani zostaną tutaj i po prostu będą z tego powodu cierpieć, a takich jest przecież na naszym terenie bardzo dużo. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy. Fakty mówią, że szpital ma się dobrze.
Choć faktycznie na horyzoncie rysuje się upadek, ale przynajmniej dzisiaj nie dotyczy on szpitala. W konsekwencji zmiany na stanowisku dyrektora wałbrzyskiej placówki organ nadzorczy, jakim jest marszałek województwa, zarządził audyt w podległej jednostce, w wyniku którego Adriana Tomusiak, nowa dyrektor szpitala, podjęła decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu doktora Szałemeja z pracy w szpitalu. W mieście zawrzało, a wiele osób, nie mogąc uwierzyć w nieuczciwość prezydenta Szałemeja i charakter stawianych mu zarzutów, doszukiwała się politycznego tła sprawy. W międzyczasie jednak na światło dzienne zaczęły wychodzić niewygodne dla doktora Szałemeja informacje dotyczące gigantycznych wprost zarobków, jakie otrzymywał zatrudniony na zaledwie 1/4 etatu doktor. Przypomnijmy, że dr Roman Szałemej w przeciągu niespełna pół roku otrzymał z wałbrzyskiego szpitala zawrotną kwotę ponad 400 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia, po czym zainkasował dodatkowe 165 tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jak twierdzi sam prezydent Szałemej, na większość tej astronomicznej kwoty ponad 570 tysięcy złotych składa się wynagrodzenie za liczne dyżury, jakie z powodu braków kadrowych brał na siebie dr Szałemej. I tu dotykamy właśnie sedna stawianych prezydentowi zarzutów. Pełnomocnik szpitala podnosi, że w wyniku kontroli stwierdzono wiele przypadków, w których dr Szałemej pobrał wynagrodzenie za dyżur, którego nie pełnił. Postanowiliśmy się przyjrzeć tej sprawie i korzystając z ogólnodostępnych źródeł informacji oraz dokumentów kadrowych wałbrzyskiego szpitala ustalić, ile może być prawdy w tak ciężkich oskarżeniach. Analizując profil facebookowy prezydenta Szałemeja, można znaleźć wiele nieścisłości wymagających wyjaśnienia. W naszej analizie skupiliśmy się tylko na 6 miesiącach poprzedzających zwolnienie doktora Szałemeja z pracy. I tak 30 marca ubiegłego roku prezydent Szałemej gości na Starej Kopalni ekipy telewizyjne Polsatu oraz TVN-u, które relacjonowały wraz z prezydentem działalność Centrum Szczepień. Dr Szałemej, pełniący w tym czasie dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym od godziny 7 do godziny 20, znalazł czas w trakcie tego dyżuru, aby udzielić telewizyjnego wywiadu. Dlaczego dr Szałemej opuścił pacjentów oczekujących w tym czasie na SOR-ze, gdzie często liczy się każda minuta? I dlaczego dr Roman Szałemej nie odliczył czasu spędzonego z telewizją od swojego wynagrodzenia? To pytanie dla wałbrzyskiej prokuratury. 10 kwietnia ubiegłego roku prezydent Szałemej uczestniczy w uroczystości upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. W asyście wiceprezydent Sylwii Bielawskiej składa kwiaty pod pomnikiem. W tym czasie dr Szałemej pełni starszy dyżur na szpitalnym oddziale. Dyżur, który rozpoczął 10 kwietnia o godzinie 7 rano i bez przerwy pełnił do godziny 8 dnia następnego. Doktor Szałemej pobrał pełne wynagrodzenie za ten dyżur w kwocie blisko 6 tysięcy złotych. Czy to właśnie w taki sposób prezydent Szałemej i doktor Szałemej godzą swoje obowiązki i pobierają wielotysięczne wynagrodzenia? 24 kwietnia 2021 roku prezydent Szałemej publikuje post, dziękując wszystkim tym, którzy razem z nim uczestniczyli w akcji sprzątania Wałbrzycha. Cel i akcja oczywiście szczytna, ale problem w tym, że nie powinien w niej uczestniczyć prezydent Szałemej, który zgodnie z dokumentacją szpitala i wypłaconym wynagrodzeniem przebywał w tym czasie na dyżurze. Dokładnie pełnił go od godziny 7 rano dnia 24 kwietnia do godziny 8 rano dnia 25 kwietnia. Dwudziestego szóstego czerwca 2021 roku prezydent Szałemej z dworca Wałbrzych-Szczawienko publikuje o godzinie 12:02 film na swoim profilu facebookowym, zapraszając wszystkich na piknik europejski z okazji Roku Kolei. Filmik trwa 3 minuty i 18 sekund.
co z czasem niezbędnym na publikację filmu, gdyż nie była to transmisja na żywo, świadczy o tym, iż nagrany został najpóźniej o godzinie 11:55. Jak prezydent Szołemej, pełniący w tym dniu dyżur do godziny 12 na szpitalnym oddziale ratunkowym, znalazł się na dworcu Wałbrzych-Szczawienko? Czy opuszczenie oddziału SOR, właściwej dezynfekcji, przebranie się i dojazd na dworzec nie wymaga przynajmniej 40 minut? Czy to oznacza, że dr Szołemej opuścił szpital wcześniej? Arcyciekawą kwestią, wymagającą z pewnością wyjaśnienia, jest również sprawa publikacji tego posta na koncie facebookowym prezydenta Szołemeja. Zrzut ekranu wykonany przez redakcję dnia 17 listopada ubiegłego roku jednoznacznie wskazywał godzinę publikacji na 12:02 dnia 26 czerwca 2021 roku. Post znajdujący się dzisiaj na koncie prezydenta Szołemeja opatrzony jest inną godziną publikacji, a mianowicie 12:59. Kto i dlaczego manipulował czasem publikacji posta? Całkowicie podważa zaufanie do prezydenta Szołemeja zdjęcie szeroko wykorzystywane przez media, a związane z pełnioną przez niego funkcją. Zdjęcie to pochodzi z profilu prezydenta na Facebooku z dnia 20 kwietnia 2021 roku i pokazuje prezydenta stojącego w swoim gabinecie nad stosem dokumentów. Post opatrzony jest komentarzem: "Stos umów do podpisania to jedno z zadań na dzisiaj." Góra dokumentów jest imponująca, a ich podpisanie to faktycznie zadanie na kilka godzin. Jednak w dniu 20 kwietnia prezydent Roman Szołemej pełnił dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym od godziny 7 rano do 20 wieczorem. Naturalnym jest więc pytanie, kogo oszukuje prezydent Szołemej? Wałbrzyszan czy szpital? Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. Dzisiaj ten obóz byłej władzy de facto podzielił się na dwie części. Na dwie części. Ciekawy jestem, gdzie pan Antoni Macierewicz znajdzie siebie. W grupie, która ukradła niezgodnie z procedurami, czy w grupie, która kradła zgodnie z procedurami. Będziecie za to w pełni odpowiadać. Za sabotowanie konstytucji, za łamanie przepisów prawa, nieszanowanie wyroków sądów i nadużywanie władzy. Drodzy Państwo, ja uważam, że mówienie o dualizmie jest nie na miejscu, ponieważ jest jeden prokurator generalny. Sprawuje taką funkcję od 13 grudnia i zrobi wszystko, co w mojej mocy, aby doprowadzić do tego, że prokuratura będzie służyła obywatelom. Doprowadzę do tego, aby zajmowała się ściganiem przestępczości. Doprowadzę do tego, aby nie były gdzieś chowane w szafach, w garażach akta różnych spraw, które są niewygodne. Doprowadzę do tego, że prokuratura będzie działała na rzecz poszanowania zasady praworządności, tak jak to wynika z ustawy o prokuraturze. W tym miejscu tutaj rodzi się moje pytanie właśnie, dlaczego Donald Tusk, przyjaciel pana Romana Szołemeja i vice versa, dlaczego 10 lat temu pan Donald Tusk nie dotarł do Wałbrzycha? Pisała o tym Gazeta Wyborcza. Tutaj pokażę Państwu slajdy, które uzasadniają powody, dla których pan Tusk wycofał się z Wałbrzycha. Pan już o tym mówił. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz, że odnośnie przepisów, które mówią jasno i wyraźnie, to może zacytuję ten artykuł. Jest to artykuł 30 punkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
I on brzmi w sposób następujący. Pracownicy samorządowi mają zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych. Ja myślę, że to jest zdanie, które jest odpowiedzią w zasadzie na całokształt tej patologii tak naprawdę. No jak? No facet jest jakimś prezydentem miasta. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu to tam jest na poziomie powiedzmy 12 tysięcy złotych, a ze szpitala ciągnie 450 tysięcy rocznie, 500 zł za godzinę pracy. No to jest jakaś, to jest po prostu jakiś skandal. Tak jak pan powiedział, nie ma go w pracy, podbite są jego karty, on w tym czasie jeździ z radnym na rowerze po Belgii i sąd przywraca go do pracy. No ja się pytam, no na jakiej podstawie, w jakim my państwie żyjemy? No, powiedzieliśmy sobie, że żyjemy w państwie bezprawia, ale skąd płynie ta bezkarność? To nie jest, ja myślę, że to jest postać, którą można śmiało porównać do Majchra, dlatego że Majchra też prowadzą pewni ludzie i Szelemej też jest, wydaje mi się, prowadzony na sznureczkach, dlatego że to jest niemożliwe według mnie, żeby jeden człowiek czuł się tak bezkarnie kłamał i w kampanii wyborczej często mu to zarzucano, no dowody pokazane czarno na białym, no plujesz mu w twarz, on mówi, że deszcz pada. No, proszę, żeby pan to skomentował. Ta bezkarność, o której pan mówi, płynie przede wszystkim z różnego rodzaju powiązań. Powiązań ludzi, którzy decydują o bezkarności jednych oraz eliminowaniu, fizycznym eliminowaniu innych. Przykład mnie, mojej rodziny, ale także wielu innych pomordowanych ludzi, gdzie władza tuszowała i ludzie władzy. Ludzie muszą jedną rzecz zrozumieć, że prokurator, sędzia i adwokat to są aparatczycy władzy. To są ludzie, a często oni nie funkcjonują w ramach władzy centralnej, tylko w ramach lokalnych układów. Wspomniał pan tutaj rzeczonego Majchra. No tak, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, na czym polega bezkarność jednego i drugiego. Oni obaj mogliby sobie podać rękę, między innymi dlatego, że zarówno jeden, zresztą oni podawali sobie po wielokroć rękę, jeden i drugi dokonuje tego rodzaju przestępstw, które są chronione przez władzę. Dlaczego? Dlatego, że są ludzie, którzy są odpowiedzialni za ich prowadzenie. Ujawniliśmy przecież kartę informacyjną z IPN-u dotyczącą Romana Szełemeja, tak? Tak, ja ją przypominam w każdym programie tak naprawdę, żeby ludzie mieli świadomość, co to za człowiek. No, trzeba to po prostu ujawniać. To są oficjalne informacje z Instytutu Pamięci Narodowej, więc panie Szełemej, pan nie powinien się tego wstydzić. No, ja się nie wstydzę swojego życiorysu, tak samo jak nie boję się chodzić po ulicach Wałbrzycha. No, czego panu nie można powiedzieć, bo pan musi mieć 40 siepaczy Lewandowskiego za sobą, jak pan jedzie do domu służbowym autem. I tutaj jeszcze jedna rzecz jest istotna. Tak samo Majchra ukrywa się od wielu tygodni, kilku miesięcy. Chronią go zarówno adwokaci, chronią go sędziowie, chronią go prokuratorzy. Ale jedna rzecz dla nich jest charakterystyczna, w jaki sposób oni, i Szełemej, i Majchra, przedstawiają się w mediach. Jeden i drugi, kiedy przegrywają jakąś sprawę w sądzie, no to od razu ich dziennikarze, Majchra, za pomocą sieci też powiązań określonych ze sobą współpracujących tak zwanych dziennikarzy i również robi to Szełemej, to od razu sędzia jest ziobrystą, prokurator jest ziobrystą. Ale jak wygrywają, a to demokracja, jak wygrywają sprawy w sądzie, demokracja i uczciwi sędziowie. Tak. No wiadomo, że cynicznym hipokrytą jest Majchra, który siebie określa jako jakiegoś antysystemowca. On jest typowo systemowym człowiekiem, takim samym jak Szełemej, chronionym i chodzonym i transportowanym za sznurki. Tam biegał, tam chodził, gdzie miał nie tylko swój prywatny interes, ale tam, gdzie władza potrzebowała do rozbijania tak zwanej pozaparlamentarnej opozycji. Natomiast jeżeli chodzi o Szełemeja, no to jest wyjątkowo podła postać, która wielu ludziom narobiła wielu problemów, wyjątkowo mściwa postać. No i wiadomym jest, że będzie ścigany i jemu się wydaje, że jego koleś Tusk dzisiaj wygrał wybory, ale ja ci mówię, Romku, tak samo jak i Donaldzie,
że te 12 partii szybciej się rozbije, niż które reprezentujecie, niż wy. W samym bloku Platformy Obywatelskiej są 4 partie, nie licząc całej tej lewicy, Hołowni i tej całej zbieraniny. Natomiast nie ma to znaczenia, czy wygrałaby wybory w Polsce Konfederacja, jakiekolwiek inne ugrupowanie. Polityka będzie jednoznaczna. Jeżeli Państwu się, komukolwiek, kto ogląda ten program, wydaje, że to, o czym ja mówię, dotyczy mnie, dotyczy Pana Piotra, dotyczy pokrzywdzonych ludzi, to chcę Wam powiedzieć, że to nie jest tylko mój problem. Bo to, że my stanęliśmy z problemem władzy na odpowiednim poziomie swojego życia, to jest jedna rzecz. Państwo, nawet ktoś, kto pracuje, jest najemnym pracownikiem korporacji bądź jakiegokolwiek innego zakładu, za chwilę doświadczycie tego, bo Wam się wydaje, że to, co się dzieje obecnie na świecie, te wojny, te konflikty, to w jaki sposób coraz bardziej zacieśnia się pętla na Waszej szyi jako społeczeństwa euroatlantyckiego, to jest dopiero początek. Dlaczego? Wszystko, proszę zwrócić uwagę, wszystko zmierza do tego, żebyście nie mieli własności, żeby nie było małych, średnich firm, żeby ich właścicieli likwidowano, żeby firmy likwidowano. Ja ciągle to przypominam, będę przypominał, że polscy urzędnicy, polskojęzyczni urzędnicy wytłukli 3,5 miliona polskich firm. Po co się to robi? Jest w tej chwili tak zwany korporacji międzynarodowych plan, żeby tworzyć tak zwane 5- albo 15-minutowe miasta. Czemu to ma służyć? Żeby ludzie, żeby tworzyć wokół tak zwany obóz koncentracyjny, gdzie ludzie będą mieć określoną wygodę, tak zwane złote klatki, gdzie będą mieć określoną wygodę, będą mieć w zasięgu 5 bądź 15 minut, w zależności od wielkości miejscowości, wszystko, czy sztuczne mięso, będą mogli 2 razy do roku kupić bieliznę, będą mogli się przemieszczać w ramach tego obszaru. Za obszar powyżej 15 km będą musieli mieć specjalne przepustki. To już jest, w Kanadzie już są 5-minutowe miasta, 10-minutowe miasta i 15-minutowe miasta. I przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, tam tworzy się te eksperymenty, ale przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, jak pozbawia się Was własności. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj jest tendencja w Europie i w Stanach Zjednoczonych do tego, żebyście pracowali w korporacjach, żeby zostały same korporacje, a Wy, żebyście pracowali tam na rachunki, ale nie po to, żebyście byli właścicielem samochodu, żebyście byli właścicielem mieszkania, bo to jest uciążliwe. Z ludzi się tworzy grupę głupów, którzy mają tylko i wyłącznie chodzić do pracy i pracować na swoje rachunki. Będziecie wynajmować mieszkania, będziecie wynajmować domy, będziecie ostatecznie wynajmować samochody, hulajnogi, telewizory. Bo własność to jest bunt przeciwko władzy. Władza, przecież jeżeli nie zapłacicie za nawigację w samochodzie, wyłączą Wam. Jeżeli nie zapłacicie za samochód, zabiorą Wam. Nie zapłacicie za mieszkanie, pójdziecie precz z tego mieszkania. W Wielkiej Brytanii, w tak zwanym osłabionym zachodzie Europy, 90% Brytyjczyków ma oszczędności na 3 miesiące. Jeżeli tracą pracę, nie podejmą nowej, zostają wyrzucani z mieszkań i dlatego jest tam bardzo dużo ludzi bezdomnych. Jedyną opozycją tego euroatlantyckiego bagna stanowią dzisiaj Arabowie i ciemnoskórzy. Tylko dlatego, że się nie poddali, że jeszcze tak naprawdę są prawdziwymi mężczyznami, którzy nie podporządkowali się tej mafijnej władzy, która doprowadza ostatecznie do tego, żebyśmy byli przykładnymi niewolnikami, jak w Auschwitz-Lager. Z pewnymi wygodami. Tak, no bo w tej chwili wygląda to tak, że słabi rządzą silnymi. No to jest nie do pojęcia, to jest nie do zaakceptowania w żaden sposób. Tak, ale tylko wśród białych, proszę pamiętać, że tylko wśród białych, bo biała rasa w tej chwili cywilizacyjnie będzie niknąć. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Gdyby nie Ukraińcy, to dzisiaj Rosjanie przejechaliby się przez Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię w
3 do 5 dni. 3 do 5 dni, tak. Bo tu nikt nie stawi opór. Co? Ci niebinarni chłopcy, czy dziewczęta będą młode stawiać opór? Oni nie wiedzą w ogóle, że jakiekolwiek konflikty się dzieją na świecie. Ale to nie, to oczywiście to jest nasza wina średniego pokolenia, że my pozwoliliśmy na wychowanie naszych dzieci w tego rodzaju kulturze. Tak, zdecydowanie wydawałoby się, że cywilizacyjnie idziemy do przodu, mamy nowe technologie, ale tak naprawdę widać, że intelektualnie społeczeństwo się niestety bardzo cofa. Ja nie mogę zrozumieć takiego podejścia, że no, Piotrek, często mnie pytają, znajomi głównie, co ty chcesz od tego Szołemeja, no przecież zobacz jak miasto się rozwija, ile inwestycji powstało, tak? No, nie mogę tego zrozumieć. Gdyby te pieniądze, które rzeczywiście na te inwestycje były przeznaczane, były w normalny sposób dysponowane, to proszę Państwa, taka obwodnica za 600 milionów złotych, która powstała, to nie jest żadna obwodnica, to jest zwykła śródmiejska droga. Już bardzo dużo uwag jest, że rok czasu eksploatacji, już są pęknięcia na estakadach, na kolumnach. No, wiele takich inwestycji mogłoby być zrealizowanych, o wiele więcej rzeczy można było w tym mieście zrobić, gdyby nie było złodziejstwa na taką skalę. Ja chciałem dopytać jeszcze, wracając tutaj do tego wątku zatrudnienia Szołemeja w szpitalu imienia Sokołowskiego. Już pomijam fakt, że przepis mówi jednoznacznie, że nie ma on prawa pracować, więc nie wiem na jakiej podstawie prawnej w ogóle on tam jest i faktycznie zatrudniony. O stawkach już nie wspominam, bo o tym mówiłem, ale Szołemej się chwalił w internecie nawet, mam ten wywiad, że on posiadał zgodę na pracę w tym szpitalu od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja wystosowałem swego czasu kilka zapytań o udzielenie informacji publicznej. Niestety ani szpital nie potwierdził tej informacji, ani Urząd Miejski w Wałbrzychu. Otrzymałem informację, że w aktach pana Szołemeja nie ma dokumentu, który stwierdzałby, że posiada on jakąkolwiek zgodę od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja przypomnę, to były rządy Donalda Tuska, więc pytam pana, panie Donaldzie Tusk, kto w pana rządzie wówczas z ministrów czy też z urzędników wydawał taką zgodę? Czy ma pan taką wiedzę? Bo pan Szołemej mówi jedno, a okazuje się, że wychodzi na drugie. Więc to jest publiczne moje pytanie, które panu zadaję w tym momencie. I chciałbym, żeby na nie pan odpowiedział. Natomiast równość prawa. Podobno wszyscy jesteśmy wobec prawa równi. No my wiemy, panie Jarosławie, jak jest. Chciałem tutaj przytoczyć przykład pani prezydent Świdnicy, bo pan zna tę sprawę, pani Słaniewskiej. Podobno jej sprawę prowadził, zaraz pan powie, czego ta sprawa dotyczy, prowadził ten sam Dawid Skowroński, który próbował wyciągnąć ją z tej sprawy, tak? A okazuje się, że gdzieś indziej niestety poległa. Proszę bliżej powiedzieć coś na ten temat. Kilka wątków, jak zwykle pan poruszył. Chciałbym po kolei się do nich odnieść. Po pierwsze, mieszkańcy Wałbrzych. Ja rozumiem, że nie wszyscy mają określony potencjał intelektualny do tego, żeby mieć wiedzę, żeby do tej wiedzy sięgnąć, ale chciałbym tylko powiedzieć, że miasto Wałbrzych jest najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu w Polsce, to jest pewna rzecz, i Wałbrzyszanie są najbardziej zadłużonymi my w Polsce. Na 1000 mieszkańców obecnie dług wynosi 400 milionów. Przypomnę, na 1000 mieszkańców 400 milionów. A jeszcze 4 lata temu było to 167 milionów. No to proszę zwrócić uwagę, w jakim tempie wy jesteście zadłużani. Roman Szołomej nie będzie płacił waszych długów, które zaciągną na wasze konto. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że lepiej jest na drogę 6-kilometrową, bo ludzie nie mają tej świadomości, 6-kilometrową drogę, za którą zapłacono około 600 milionów złotych w sumie, prawda? Było przeznaczonych tam znacznie mniej. Doprowadzenie, no łatwiej jest doprowadzać do sytuacji określonych nadużyć. W jaki sposób te przetargi się odbywają, w jaki sposób się te prace budowlane odbywały, no to mogliśmy już, też o tym mówiliśmy, mieliśmy dokumenty, Anna Zalewska też była minister edukacji, też ujawniała te dokumenty dotyczące chociażby starej kopalni i tych pieniędzy, które tam były w jakiś sposób wydawane.
Dotyczące kolejne rzeczy, o które pan pytał, to jest sprawa dotycząca zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji. No, proszę państwa, no jeżeli 8 lat rządów partii Prawo i Sprawiedliwość Roman Szyłomej był chroniony i tam pracował, no to należałoby zapytać, który z ministrów mu na to pozwalał, albo jakie miał organizacyjne przełożenia przez posłów PiS-u. No i powinniście rozliczyć ci, którzy oczywiście głosują w takich czy innych wyborach, tych posłów PiS-u, którzy się tą sprawą nie zajęli. No to proszę zobaczyć, kto z Wałbrzycha robi interesy z Romanem Szyłomejem, a był ministrem albo posłem z ramienia PiS-u. Natomiast o takim drobiazgu pan zapomniał powiedzieć, że Szyłomej był zatrudniony na kontrakcie. Kontrakt wygasł. To do jakiej pracy w ogóle? No tak, to była umowa na czas określony, więc samo przez się rozumie, że jeżeli czas był określony, no to czas dobiegł końca i czas wygasł, więc nie wiem, gdzie pan Szyłomej pracuje. Dzisiaj Marek Bronisz, dzięki któremu Jacek Ludziak został adwokatem, tak. Jest na funkcji, jest ordynatora, którą to funkcję zajął po Romanie Szyłomeju. Także do jakiej pracy miałby zostać przywrócony? To jest po pierwsze. I w jakich godzinach miałby tę pracę świadczyć? I pan mówił też ostatnio, że dotarł pan do tych dokumentów. Ja te dokumenty również przeglądałem, że prezes spółki, która zarządza starą kopalnią... Tak, właśnie ten dokument mam przed sobą. Tak. Pan mówił o wynagrodzeniu prezydenta miasta Wałbrzycha, a prezes spółki, która właśnie zarządza starą kopalnią, Jędrasik. Trzy stanowiska obejmuje. Tak, obejmuje trzy stanowiska. Właśnie przedstawił pan ten dokument. Widzimy, że... Jest dyrektorem starej kopalni, jest dyrektorem Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, jest dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca. Z każdego z tych stanowisk czerpie korzyści finansowe, a umowę podpisywał z nim nie kto inny, jak jego pryncypał Roman Szyłomej. Wspólnie i w porozumieniu okradli, to będzie temat na zupełnie inną audycję, ale o tym wspomnę, okradli w ordynarny sposób wałbrzyskich artystów. Ja na ten temat zrobię oddzielny program, dlatego że przy tej okazji Szyłomej doprowadził mnie do inwalidztwa. Bielawska dostała pytania. Pani Bielawska, jestem cierpliwy, ale pani czas się kończy. W tej chwili zostaje złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez panią, ponieważ nie udzieliła pani informacji publicznie. Ale to tak na marginesie tylko wtrącam, żeby telewizowie też wiedzieli, jakimi tematami jeszcze będziemy się zajmować. Natomiast co do wynagrodzenia, no tutaj jest dokument, który przysłał. W przeciwieństwie do pani Bielawska, pan Jędrasik zachował się bardziej przytomnie i w przewidzianym ustawowo terminie udzielił przynajmniej odpowiedzi. No i wykartkował tutaj się w bardzo prosty sposób. Ile zarabia? Pan może to skomentować, panie Jarku. Proszę państwa, mam przed sobą dokument. To jest dokument, który jest podpisany przez samego Jana Jędrasika. No i wynagrodzenie miesięczne stara kopalnia wynosi 11 704 zł. Jednocześnie na pół etatu, pracując w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, jego pensja wynosi 7 995 zł. I tutaj proszę bardzo, czyli 20 000 za półtora etatu, prawda? No już na marginesie, tylko chciałbym, że tak powiem, dopowiedzieć, czy rzeczywiście ci ludzie pracują po 12 godzin dziennie. Ale w taki sposób opłaca się Szyłomej, opłaca się swoich, chciałem dokończyć, natomiast Szyłomej w takich krzykach spazmatycznych krzyczał do swoich wyborców no, i wulgarne treści, i treści, które znieważające Jarosława Kaczyńskiego, nazywając PiS złodziejami, oszustami. I zresztą koledzy Szyłomeja partyjni to samo opowiadają w telewizjach mainstreamowych. A ja się pytam, a Romku, a ty tutaj zatrudniasz po kilkadziesiąt tysięcy złotych swoich kolesiów, to oni z jakiej partii są? Z partii Dziewictwo Publiczne, czy raczej z twojej partii?
Panie Jarosławie, pytałem jeszcze o panią Słaniewską, ponieważ jej proces toczył się tutaj w Wałbrzychu, z tego co wiem, i został umorzony, a w innej prokuraturze, czy też w innym sądzie, ja nie znam szczegółów, ale chciałbym, żeby pan powiedział tutaj na ten temat coś, żebyśmy też mieli porównanie, jak to wygląda właśnie to nasze podwórko w stosunku do innych podwórek, jeżeli chodzi o prokuraturę. Tam była jakaś sprawa, którą prowadził pan Skowroński, w Wałbrzychu było to umorzone, gdzieś indziej ją ukarali. Proszę coś więcej powiedzieć na ten temat. To była z gruntu nieduża sprawa i z mojego punktu widzenia tych afer, które, za którymi stoi Roman Szołomej, rzeczywiście niewielka sprawa. Sprawa dotyczyła opłacenia z publicznych pieniędzy prywatnego wyjazdu, traktowanego jako służbowy przez prezydent miasta Świdnicy i osobę towarzyszącą, która nie była zatrudniona w urzędzie. Dawid Skowroński umorzył to postępowanie, natomiast podjęła je prokuratura rejonowa, prawdopodobnie z tego co pamiętam, w Bolesławcu. No i nie wiem, czy zakończyła się ona aktem oskarżenia, natomiast na pewno wszystkie wątki były tam sprawdzane. To jest tylko przykład, w jaki sposób, czy to jest drobna sprawa, czy sprawa bardziej złożona, czy mniej, czy bardziej aperalna, dotycząca publicznych pieniędzy. No, widać, jak prokuratorzy prokuratury rejonowej traktują te sprawy. Ja nie chciałbym powiedzieć, że w czasie wyborów samorządowych w 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu zdefraudowano ponad 1 milion złotych. Okazało się, że za tymi przestępstwami stoi główna księgowa. No i również w prokuraturze rejonowej umorzono to śledztwo. Dopiero po interwencji popierającego Ireneusza Zyskę, wówczas kandydata na prezydenta miasta Wałbrzycha, po interwencji Mateusza Morawieckiego, wówczas premiera, następnie doprowadzeniu do zainteresowania sprawą Zbigniewa Ziobro, przekazał on Wiesławowi Dworczakowi i sprawa się zakończyła nie tylko aktem oskarżenia, ale również aresztem. Każda zorganizowana przestępczość, jaką jest przestępczość polityczna każdego państwa, niesie za sobą swój aparat. I proszę pamiętać, że nie ma aparatu, który służy społeczeństwu, tylko jest aparat, który służy władzy. Gdyby Marcin Witkowski prowadził śledztwo, to ono by się zakończyło oczywiście umorzeniem. Ale to nie Marcin Witkowski prowadził to śledztwo, tylko trzeba było zahaczyć o układy partyjne premiera, on ministra sprawiedliwości i dopiero wtedy w Wałbrzychu wykryto afery. Podobnie jest z sytuacją związaną z panią Słaniewską. Ja nie chcę też tutaj kompromitować wałbrzyskich prokuratorów czy świdnickich, ale w wielu przypadkach prywatnie rozmawiając z nimi, oni jednoznacznie wskazują, że ja tutaj walczę z wiatrakami, że jakbym miał władzę, to inaczej bym do tej sytuacji prokuratorzy podchodzili, ale w związku z tym, że władza jest po stronie moich wrogów, no to oni nie będą tych spraw podejmować. Rozumiem, piłka jest w grze, póki ja żyję, nie odpuszczę przestępcom, którzy doprowadzili moją rodzinę do takiego stanu, ale rozumiem, że wojna, ofiary muszą być. Pamiętajcie, po waszej stronie też będą ofiary. Dawid Skowroński był bardzo, bardzo zniesmaczony sprawą i przeciwko panu rozpoczął śledztwo dotyczące tego, że pan śmiał, miał pan czelność, był pan tak bezczelny, że sędzi Szwedo wysłał pan korespondencję do domu. To jest takie przestępstwo, za które pan będzie ścigany i Dawid Skowroński tak w takiej ekscytacji to mówił, jakim to Piotr Łuteńko jest bezczelnym gadem, który wysyła sędziom i prokuratorom korespondencję do domu. Ale oni mi też do domu przysyłają. Właśnie, chciałem to powiedzieć i też jemu właśnie w ten sposób replikowałem. W związku z powyższym ten element chciałbym podsumować jednoznacznie, że wy jesteście po tamtej stronie, gdzie było ZOMO, a my jesteśmy po tej stronie, po której są uczciwi ludzie. Prowadzimy wojnę, ta wojna, ona nigdy się nie skończy. Dlatego, że ludzie władzy zawsze będą chcieli podporządkować sobie pozostałych. Jeżeli pozostali są głupi, mało inteligentni, słabi, nie potrafiący się stawić oporu, to będą mieszkać w 5-minutowych miastach, bo na to tylko zasługują. Dziękuję.
Wspomniał pan tutaj nazwisko Iwony Szwedo. Zaskoczył mnie pan, ale od razu zbiorę myśli i powiem dwa zdania na ten temat. Tak, Iwona Szwedo, wspomniał pan tę postać, to jest sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, trzeci wydział karny, która prowadziła jedną z moich spraw. To jest ta sędzia, która zastraszała mnie więzieniem w pismach, pisała to wprost do mnie. Potem straszyła mnie umieszczeniem w zakładzie psychiatrycznym i tego typu działania podejmowała. Natomiast to, co ja chciałem powiedzieć, ona wysyłała do mnie korespondencję w sprawie dotyczącej tak naprawdę pobicia mnie przez funkcjonariuszy policji za ujawnienie tych wszystkich przekrętów przetargowych. I to ona wysyłała korespondencję pod adres, pod którym 10 lat nie mieszkam. Następnie na podstawie uznania, że korespondencja została doręczona, powydawała wyroki zaoczne na podstawie fałszywych zeznań świadków, bez przesłuchania jakichkolwiek świadków z mojej strony, a ja o wyroku dowiedziałem się tak naprawdę na etapie egzekucji komorniczej po roku czasu. Także pani Iwonko, miesz pani siły na zamiary, bo to, co pani zrobiła w moich sprawach, to też nie ujdzie pani bezkarnie. No tylko tyle chciałem dopowiedzieć. Bardzo dużo materiałów dowodowych z tego, co udało nam się zgromadzić, ujrzy jeszcze światło dzienne publicznie. Ja widziałem, jak pani się zachowywała w sądzie. Pan Świercz, który przyjechał mnie aresztować na podstawie dokumentu, któremu pani wystawiła, składał fałszywe zeznania. U pani Sylwii Poradzisz przesłuchiwałem go 1,5 godziny. Ale nie o tym dzisiaj będzie mowa. Proszę państwa, tematów jeszcze nam starczy, jak to się zwało mówić, do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. W tym miejscu chciałbym wrócić do naszego ulubieńca, na któremu dzisiaj dużo czasu poświęciliśmy, a mianowicie Romana Szołemeja. Zadam teraz pytanie mojemu gościowi, panu Tomaszowi Rydzickiemu. Panie Tomku, co pan Romek nabroił w pańskich sprawach? Proszę powiedzieć, co się takiego wydarzyło, bo wiem, że jakieś śledztwo było prowadzone, coś tam umorzono, czyli standardowa procedura. Dobry wieczór państwu. Moja sprawa nie jest tak skomplikowana jak pana Jarosława, czy pana, panie Piotrze. Jest to w miarę prosta, ale to jest układ lokalny. Pan prezydent, urzędnicy, pani Stepień, lokalna bizneswoman, która jak rak rozwija się na ulicy Konopnickiej, przejmuje budynek za budynkiem, niszcząc lokatorów, wyprowadzając ich z budynków. Pan prezydent bądź jego urzędnicy podpisują dokumenty, które mają eliminować tychże lokatorów. Ja sam jestem tego przykładem, już podpisałem ugodę z miastem na teoretyczne zadłużenie, które spłaciłem, ale niestety, znaczy spłaciłem to porozumienie, ale niestety nie chcą podpisać z powrotem ze mną umowę najmu, gdyż zasłaniają się sprawami formalnymi, tym, że za dużo zarabiam, że powinienem kogoś domeldować, a jak już jest ta osoba domeldowana, no to robią problemy, bo czy ta osoba posiada jakikolwiek majątek w kraju, czy w okolicach Wałbrzycha i tak dalej, no to jest po prostu matwanina. No cóż mogę więcej powiedzieć, no pan prezydent czy urzędnicy z nim współpracujący robią wszystko, aby jak najgorzej się żyło w tym mieście. A jak pan Jarosław powiedział, zadłużają nas także na potęgę. No ale z tego, co wiem, panie Tomku, pan ten dług spłacił, czyli najpierw wymuszono na panu spłatę tego zobowiązania, to, do czego się pan zobowiązał, spłacił pan te pieniądze do urzędu, a następnie oni wypowiedzieli panu umowę, skierowali sprawę do sądu, no i sąd, ten tak zwany sąd, bo ja mówię inaczej, nie jestem w stanie powiedzieć czy na temat tej instytucji, ten tak zwany sąd zrobił to, co zrobił, czyli zgłosił sprawę do komornika, żeby pana stamtąd wyeksmitować i pozbyć się pana z tej nieruchomości, prawda? Zgadza się z tym, że pani sędzina, pani Anna Maria Dybasz, bezpośrednio na rozprawie powiedziała mi, że skoro pracuję za granicą, to się mogę za granicę przeprowadzić i tam mieszkać. A nie potrzebuję mieszkania w Wałbrzychu.
No, trzeba było spytać panią Dybaś, czy ona potrzebuje mieszkania, bo być może przyjdzie taki moment niedługo, że to my będziemy eksmitować, a nie komornicy będą nas eksmitować, bo to, co się dzieje w tej chwili na potęgę, mamy przykłady również kancelarii Jacka Ludziaka, pokrzywdzonych klientów, którzy no jeden jest inwalidą trzeciej grupy inwalidzkiej, pierwszej, przepraszam, grupy inwalidzkiej. W tej chwili ma amputowaną nogę, też go próbowano wyrzucić. Próbowano go w takim stanie zastraszyć, tylko dzięki naszej interwencji, prawda, urzędnicy zmiękli. Może trzeba będzie chodzić do tych urzędników i właśnie chodzić po domach sędziów, po domach prokuratorów. I to wkrótce myślę, że nastąpi. Także przykład pani Szwedo, która się obraziła na mnie i poczuła się zagrożona, że ja jej śmiałem w procesie cywilnym wysłać korespondencję do domu. Wszyscy będziecie dostawać do domu tego typu korespondencje, jeżeli będziemy mieli jakieś roszczenia, jeżeli będziemy czuli się pokrzywdzeni. To nie tylko wy możecie mieć status pokrzywdzonego. My również możemy mieć status pokrzywdzonego i myślę, że mamy w tym względzie pierwszeństwo. Natomiast to, co wyczynia Szałemej, no to jest również przykład buty, chamstwa, poczucia jego bezkarności. Przede wszystkim to jest człowiek, który jest pozbawiony jakiejkolwiek empatii. On tylko robi dobrą minę do złej gry wtedy, kiedy jest kampania wyborcza, wtedy łże, kłamie, oszukuje ludzi. Ja dziwię się tylko, że wałbrzeszanie tego nie widzą i nie dostrzegają tego na co dzień. Natomiast ten wątek Roberta, prawda, Przybysławskiego, to będzie osobny odcinek poświęcony temu człowiekowi, co ludziach z nim zrobił. Bo ja rozumiem też, że tutaj te wszystkie kwestie, które pana dotykają, to są również zaniedbania Ludziaka. Czy pan to potwierdza? Tak, potwierdzam. Pan Jazot, pan tak zwany mecenas, zajął się moją sprawą, ale no, niestety nie dopełnił formalności potrzebnych, poza tym nie wywiązywał się zobowiązań. A cóż mogę więcej powiedzieć? Taki zawód ma niestety, żeby kręcić, matarzyć, kombinować. Zawód krętacz. No, zgadza się. Zresztą pan, panie Piotrze, także to odczuł. Ma pan całą woreczek całej korespondencji od niego. Ja, jeżeli chodzi o Ludziaka, to przygotuję osobny odcinek, może dwa, nawet trzy, dlatego że ja mam bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o działalność kancelarii, ponieważ byłem jego sekretarzem. To nie było tak, że my mogliśmy od razu upublicznić pewne kwestie. To była kwestia czasu po prostu, żeby go poobserwować, zobaczyć, co się dzieje. No niestety on sam wystawił się na tą pozycję, na której w tej chwili jest. Panie Tomku, z tego co wiem, to w tej pana sprawie w ogóle nie zajęto się tą całą dokumentacją, którą pan dostarczył. Pan składał jakieś pozwy też w tej sprawie, reagował pan, składał pan zawiadomienia, a no, nieoficjalnie wiemy, że Szałemej wpływał na te decyzje, na decyzje swoich urzędników. Wiemy, że ma powiązania z sędziami i wpływał również na tę sprawę, chociażby ze względu na to, że jest pan znajomym pana Jarosława Szymańczaka. Czy może pan to potwierdzić? Tak, mogę to potwierdzić. Trzykrotnie było złożone zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez panią Stępień, przez urzędników prezydenta, także przez samego prezydenta. Sprawę jak zwykle zamieciono pod dywan. Sprawę przekazano prokuratorowi, właściwie asesorowi prokuratorskiemu do rozpatrzenia. Przesłuchał mnie. Sprawa poszła do Świdnicy, następnie do Ząbkowic Śląskich i stamtąd przyszło do mnie pismo, że zostaje umorzone z braku dowodów. To jest gra na czas. Może myślą, że ja się zmęczę. Może myślą, że pójdę za panią, za radą pani sędziny i przeprowadzę się za granicę, ale nie. Zostanę tu na miejscu, będę walczył dalej o swoje. Dziękuję. Tego panu życzę. Dziękuję za dzisiejszą wizytę, za udzielenie tego krótkiego wywiadu. Na pewno będziemy się jeszcze spotykać. Także na tę chwilę dziękuję bardzo za udział. Panie Adamie, pan dzisiaj postawi kropkę nad i w tym programie. Coś tak czuję. Proszę powiedzieć, przysłuchiwał się pan dzisiejszej rozmowie, dzisiejszym dialogom. Proszę podsumować, jak pan to ocenia, ponieważ pan również miał bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o sądy, prokuratury. Teraz wiadomo, że działamy razem. Chciałbym, żeby pan tutaj wypowiedział się na ten temat. To znaczy,
kropki to może ja nie postawię, bo to oznaczałoby zakończenie sprawy. A zakończenie sprawy będzie dopiero wtedy, kiedy zaczniemy rozliczać tych przestępców w togach, prokuratorów oraz policjantów. Ja muszę potwierdzić w całej rozciągłości, że ten układ niszczy nie tylko pana Jarosława Szymańczaka, czy tu obecnego pana Tomasza, ale wiele, wiele osób, w tym również moją osobę, w zasadzie całą rodzinę. Z jednej drobnej sprawy dotyczącej dręczenia mojej rodziny przez sprawców, ta sprawa rozrosła się do wręcz horrendalnie dużych rozmiarów. W akcie zemsty za to, że postanowiliśmy nie dopuścić do dręczenia naszej rodziny. Postawić się. Tak, postawić się temu rozrastającemu się układowi. Zaczęto mnożyć przeciwko nam szereg spraw. Ja nie jestem w stanie dokładnie policzyć, ale kiedyś może to zrobię. Ile już w tej jednej sprawie zostało rozwiniętych innych spraw, ale będzie to być może nawet i 100, jeśli prześledzimy wszystkie sygnatury tych spraw zakładanych w różnych instancjach. No nie muszę Państwu mówić, jakim to jest obciążeniem dla finansów Skarbu Państwa. Jeśli sędziowie, których mógłbym chyba co najmniej kilkudziesięciu wymienić, zamieszanych w naszą sprawę, prokuratorzy również w podobnej liczbie, policjanci nie mniejszej, biorą ogromne pieniądze. A do tego trzeba zaliczyć cały personel obsługujący ten układ w postaci wszelkiej maści pracowników tych instytucji. To grubo chyba ponad 1 000 000 złotych wydano na walkę całego układu przeciwko mnie i mojej rodzinie. Takie są realia. Takie są realia niszczenia ludzi, którzy nie godzą się. Ale pocieszę pana. Ostatnio wyczytałem w prasie, że Szelemej wydał na kampanię, na billboardy dla tych trzech twarzy, czyli Bielawska, Leszczyńska i Mrzygłocka, 1 300 000 złotych. Także te kwoty to nie robią wrażenia widocznie na tym układzie. No, ale to potwierdza tylko, jak traktują nas, przeciętnych obywateli, te tak zwane władze. Znaczy, oni by chcieli nas traktować jako przeciętnych, natomiast ja nie uważam, żebyśmy byli przeciętnymi. To oni właśnie chcieliby, żebyśmy za takich uchodzili, a oni, wydaje mi się, że stanowią jakąś władzę, bo mają te insygnia. Mają te insygnia, prawda, mają te łańcuchy, mają te wszystkie narzędzia, ale to się wszystko zaraz skończy z kretesem, bo wiadomo, że idzie wojna. No, ja mogę podać tu przykład choćby jakby traktowania prezydenta Szełemeja i takich osób jak ja. Kiedy składałem wniosek o złożenie kasacji do Sądu Najwyższego, w marcu jeszcze nawet nie poinformowano mnie, co zrobiono z tą sprawą. No, pan prezydent Szełemej po wyroku sądu okręgowego związanego z jego problemami z pracą, już pod koniec października w Sądzie Najwyższym miał rozstrzygnięcie, no takie, które było po jego myśli. Znaczy, ja powiem panu, że nie za bardzo rozumiem ten tryb procedowania, bo z mojego doświadczenia wynika, iż tak zwany tryb dwuinstancyjny, czyli
jakiś sąd okręgowy, pierwsza instancja, sąd, rejonowy w Wałbrzychu, druga instancja odwoławcza, jest koniec tematu, więc ja nie bardzo rozumiem, ja to jeszcze muszę rozkminić, na jakiej zasadzie Sąd Najwyższy rozpatruje decyzję drugiej instancji i prawda, no, robi to, co robi, to jest dla mnie jakieś niepojęte, ale ja to sprawdzę. No, warto by sięgnąć właśnie do, bliżej do akt sprawy, bo w prasie ograniczono się tylko do zdawkowej informacji, że było jakieś zażalenie, nie wiem dokładnie, na jakiej podstawie prawnej takie zażalenie się składa, żeby uzyskać korzystny dla siebie wyrok Sądu Najwyższego. No, myślę, że takie działania, które również opisał tutaj pan Jarosław Szymańczak, tworzenia coraz to większej ilości spraw, związane są też z moim drugim pismem do Prokuratury Krajowej, zawiadamiającym o popełnieniu przestępstwa przez część sędziów. No i jak też wcześniej przypominałem, ta sprawa została przekazana według właściwości do jednostek niższego rzędu. Prokurator krajowy na podstawie paragrafu 116 ustawy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zlecił, aby sprawą zajęto się w prokuraturze rejonowej. Kiedy jednak stwierdziłem, że no, w zasadzie w tym piśmie do Prokuratury Krajowej kategorycznie nie życzyłem sobie, aby rozpatrywały ją jednostki, na które się skarżyliśmy, z uwagi na wcześniejsze tego typu pisma i później mszczenie się na nas za takie skargi. Czy no przestępcy mieliby, ci przestępcy, na których składa pan zawiadomienie, mieliby rozstrzygać sprawę we własnej sprawie, tak? Tak, tak. No ale kiedy w swoim no jakby wystąpieniu w prokuraturze rejonowej stwierdziłem, że nie życzę sobie, aby ta prokuratura rejonowa rozpatrywała moją skargę. Przepraszam, moje zawiadomienie, popełnienie przestępstwa. Również na podstawie tego samego aktu prawnego, czyli paragrafu 116, który zacytowałem na początku. No i to w każdym piśmie stosują jako formułkę. Tak. Przy spuszczaniu sprawy do niższej. Przekazano jednak sprawę do prokuratury rejonowej, czyli tu kiedyś mówiliśmy o tym, że na podstawie tego samego przepisu, aktu prawnego, można stwierdzić zupełnie dwie przeciwstawne. Oczywiście, inaczej zinterpretować. Tak, oczywiście. Ale musi pan wiedzieć, panie Adamie, że w tej prokuraturze krajowej tam siedzą dyżurni prokuratorzy, którzy na nazwisko już nasze, nas już kojarzą. No, samo określenie, że my przebywamy w jakimś kręgu towarzyskim, prawda, i tak dalej, no, używanie tego typu sformułowania. Buta pana Bojwida, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, który tutaj się odgraża, że gdyby no, na szczęście ja nie jestem jeszcze prokuratorem i jeżeli jakiś prokurator spoza układu, którym on jest, wezwie go, to on chętnie odpowie, on chętnie się odniesie, on chętnie opisze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No musimy być świadomi tego, że prawo jest niby jedno, ale są równi i równiejsi. Oczywiście, no niestety, nie bez przyczyny w Polsce sądy rozpatrują około 15 milionów spraw rocznie. Idą na to ogromne pieniądze, jeśli w takim układzie lokalnym, a takich układów lokalnych jest mnóstwo w całej Polsce. No proszę zobaczyć, taka sytuacja, mamy stłuczkę na jezdni, prawda, taka sytuacja rodzi już całą machinę zbiurokratyzowanego systemu, prawda, iluś policjantów musi do tego przyjechać, jakiś radiowóz, jakaś benzyna musi zostać wypalona, prawda, potem robi się z tego notatkę, trafia to do sekretariatu policji,
potem sekretariat przekazuje sprawę do sądu, tam już musi jakiś sędzia się tym, prawda, zająć lub nie, przy tym jest jakaś protokolantka, ktoś tam adresuje pocztę. No myślę, że to jest dobry sposób na walkę z bezrobociem, tyle że z tego nie powstaje żadna wartość dodana. Tak, ale to jest taki przykład tylko, no, jeden z wielu. Natomiast ja chciałbym zauważyć, że celowe rozciąganie spraw, przeciąganie, tworzenie nowych, tworzenie zarzutów przeciwko nam o niepopełnionym przestępstwie, o którym my zawiadamiamy. No ale... To są główne przyczyny tworzenia tych wielu spraw, na które idą ogromne sumy pieniędzy. No ale panie Adamie, oczywiście, że tak, tylko że problem polega na tym, że ci, którzy prowadzą i montują te sprawy, które pączkują, oni za to nie płacą. To nie oni za to płacą. Oni sobie załatwiają robotę. Oni przychodzą do pracy często w godzinach nawet nienormowanych, bo taki prokurator przychodzi sobie kiedy chce i wychodzi sobie kiedy chce, prawda? Sędziego też nikt nie kontroluje, kiedy przychodzi do pracy i kiedy z niej wychodzi. Chce to przyjdzie na sprawę, nie chce to nie przyjdzie na sprawę i tak to wygląda. Natomiast, szanowni państwo, na zakończenie już tego programu chciałbym powiedzieć taką rzecz, że to wam się tylko wydaje, że są tak zwani równi i równiejsi wobec prawa. Ja chciałbym zakończyć to takim cytatem, to nasze dzisiejsze spotkanie. To jest przesłanie również do Szeremeja i wszystkich naszych oprawców. Pamiętajcie, że choćbyś był najmniejszym tego świata, jeśli jesteś dobrym obserwatorem, jesteś w stanie zemścić się na najmożniejszym tego świata. Panie Szeremej, trzymaj się pan tej przypowieści jak pijany płotu, bo tak jak zapowiadaliśmy wielokrotnie, panu nie zostanie nic tutaj opuszczone. Wszystko rozliczymy. Dziękuję moim gościom. Żegnam się na dzisiaj z państwem. Tematy, które będziemy poruszali w następnych odcinkach, na pewno będą również interesujące. I na chwilę obecną, cóż mogę powiedzieć? Dziękuję moim gościom za poświęcony czas. Dziękuję bardzo za was. Dziękuję panu Jarosławowi Szymańczakowi. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję. I dziękuję panu Adamowi. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.